Cześć, witam na kanale Format C. Tym odcinkiem rozpoczynamy nową serię filmów składających się na kurs Worda. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. W dzisiejszym odcinku zrobimy małe wprowadzenie do programu. Opowiem Wam m.in. jak stworzyć nowy dokument oraz opowiem ogólnie o interfejsie użytkownika. Uruchomię aplikację. Tutaj mamy zdefiniowanych kilka szablonów. My w tym momencie skorzystamy z pustego dokumentu. Jak widać, interfejs użytkownika dzieli się na trzy główne części. Pasek szybkiego dostępu, wstążkę oraz obszar roboczy, w którym pracujemy. W pasku szybkiego dostępu umieszczamy takie przyciski, z których bardzo często korzystamy i które chcemy, żeby zawsze były pod ręką. Tutaj w tym wypadku mam obecnie wyciągnięty przycisk do zapisywania i do cofania. W każdej chwili możemy sobie tutaj dodać nowe przyciski, na przykład nowy dokument, otwórz plik i wiele, wiele innych. Przejdźmy teraz do wstążki. Wstążka jest to po prostu pasek narzędzi, na którym możemy umieszczać różnego rodzaju przyciski i grupować je w taki sposób, żeby pracowało nam się jak najlepiej. Wstążkę możemy w każdej chwili ukryć kombinacją klawiszy Ctrl plus F1. Dzięki temu zwiększa nam się obszar roboczy. Aby ją pokazać, wciskamy znowu Ctrl plus F1. Jak widzicie, wstążka podzielona jest na kilka kart, które grupują narzędzia interfejsu, na przykład narzędzia główne, wstawianie, projektowanie. Kolejnym elementem podziału są grupy. Tutaj mamy grupę schowka i tutaj mamy ze sobą ściśle powiązane logicznie funkcjonalności. Na przykład tutaj mamy grupę czcionka i tutaj możemy zwiększać czcionkę, dodawać podkreślenia, czcionkę pochyłą, indeks dolny, indeks górny. Jak widać, to jest wszystko ze sobą logicznie powiązane. Tak samo jest przy akapicie. System Word pozwala nam w pełni modyfikować wstążkę. Dzięki temu możemy tworzyć własne, niestandardowe karty oraz dodawać do nich grupy. To wszystko możemy sobie dowolnie modyfikować, jak nam wygodnie. Teraz pokrótce omówimy to, co znajduje się w domyślnie zdefiniowanych kartach. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły działania poszczególnych narzędzi, ponieważ dokładniej będę omawiał to w kolejnych odcinkach naszego kursu. Teraz chcę, żebyście mieli tylko taki zarys funkcjonalności, które oferuje program Word. Pierwszą kartą, którą omówimy, będzie karta plik. Tutaj mamy zestaw narzędzi służących do operacji na plikach, na przykład otwieranie nowego pliku, zapisywanie, drukowanie. Mamy też możliwość jakichś podstawowych ustawień na koncie Office oraz jakieś tam ogólne opcje programu Word. Kolejną sekcją są narzędzia główne. Tutaj mamy zestaw narzędzi podstawowych służących do pracy na tekście. No, na przykład jakiś malarz formatów, kopiowanie. W sekcji czcionka możemy jakieś operacje na tekście robić, czyli zmieniać styl czcionki, rozmiar, kolor, jakieś podkreślenia ustawiać. Tutaj jak widzicie, program Word ma taki wbudowany system pomocy, dzięki któremu po najechaniu na funkcjonalność, jakieś narzędzie, pojawia nam się podpowiedź, do czego to narzędzie służy. Więc dużo łatwiej się używa programu dzięki temu. Kolejną sekcją jest akapit. Tutaj możemy wstawiać jakieś tam listy wypunktowane, numeryczne, jakieś wcięcia na tekście robić, wyrównanie tekstu, jakieś obramowanie możemy też wstawiać. Mamy też sekcję ze stylami. Dzięki stylom możemy pilnować tego, aby nasz dokument posiadał spójną stylistykę, czyli żeby wszystkie tytuły i podtytuły miały taki sam format, żeby bloki tekstu miały taki sam format. To nam zdecydowanie ułatwia kontrolę, szczególnie nad dużymi dokumentami i pozwalają nam w łatwy sposób zmienić wygląd dokumentu szybko. Tutaj mamy sekcję, która ułatwia nam poruszanie się po dokumencie, pozwala nam wyszukiwać jakieś fragmenty tekstu, zamieniać jakieś wyrazy na inne bądź znaki na inne. Kolejna karta to karta wstawianie. W tej karcie możemy wstawić stronę tytułową, pustą stronę, tabelę, obrazy z dysku, obrazy z sieci,
kształty. Tutaj mamy do dyspozycji wiele figur, wiele strzałek różnego rodzaju, które ułatwiają nam prezentację różnych ważnych rzeczy w naszych dokumentach. Tutaj mamy już troszkę bardziej skomplikowane jakieś diagramy, wykresy, które też pomagają zobrazować wiele rzeczy. Tutaj mamy jakiś tam kreator wykresów, jakieś wideo z sieci możemy wstawiać, linki, nagłówki, numery stron, tutaj jakieś tam bardziej efektowne teksty. To jest też ciekawe, możemy wstawiać równania matematyczne, symbole, których nie mamy na przykład dostępnych na klawiaturze, a potrzebujemy je wstawić. Kolejną sekcją, kolejną kartą jest karta projektowania. Karta projektowania pomaga nam zmienić stylizację naszego dokumentu z wykorzystaniem wcześniej pokazywanych już stylów. Więc to jest generalnie zarządzanie wyglądem naszego dokumentu. Na karcie układ mamy takie rzeczy techniczne, marginesy, czy mamy orientację poziomą czy pionową strony. Możemy wstawiać kolumny, wcięcia konfigurować, więc to jest też dużo, dużo ważnych funkcjonalności. W kolejnej karcie odwołania znajdziemy zestaw szczególnie przydatnych narzędzi przy pisaniu dużych prac, takich jak prace dyplomowe, książki. Tutaj możemy wstawiać spisy treści powiązane z naszymi stylami, które możemy automatycznie aktualizować. Możemy wstawiać przypisy, cytaty, źródła, jakieś odsyłacze, które będą też klikalne i będziemy mogli przechodzić, przemieszczać się też w dokumencie, klikając na przykład na element spisu treści, czy też bibliografię. To jest bardzo przydatne narzędzie, które zdecydowanie przyspiesza pisanie tego typu prac. W kolejnej zakładce korespondencja mamy narzędzia do adresowania przesyłek, tworzenia kopert korespondencji seryjnej z wykorzystaniem jakiejś tam bazy adresatów, więc to jest też przydatne. Kolejna karta pomaga nam w sprawdzaniu tekstu, możemy wyszukiwać jakieś tam synonimy, możemy wykorzystywać jakieś tłumaczenia automatyczne, możemy też recenzować pracę, czyli dodawać jakieś komentarze, uwagi, jeżeli pracujemy w grupie szczególnie, więc to też jest bardzo przydatne. Możemy akceptować jakieś zmiany bądź je odrzucać, więc to też jest bardzo ciekawy i przydatny element, szczególnie dla pracy w grupach. Ostatnia karta widok dostarcza nam szereg narzędzi czysto użytkowych, dzięki którym możemy wyświetlać dokument, nad którym pracujemy, w sposób wygodny do czynności, które teraz robimy. Na przykład, jeżeli zajmujemy się w tym momencie czytaniem dokumentu, to możemy się przełączyć w tryb czytania, żeby łatwiej nam po prostu było. Możemy wyświetlić wiele stron na jednym ekranie lub też podzielić swój dokument, podzielić ekran na dwie sekcje i w jednej części wyświetlać ten fragment dokumenta, w drugiej inny. To jest takie czysto użytkowe narzędzia, które ułatwiają nam pracę na dokumencie. Możemy również powiększać tekst, jakiś element strony. Na dole znajdziemy informacje o tym, z ilu stron składa się nasz dokument oraz na której stronie aktualnie się znajdujemy. Dowiemy się też, z ilu wyrazów składa się nasz dokument i mamy też takie wygodne narzędzie do zmniejszania i powiększania naszego obszaru roboczego. Teraz napiszmy sobie kawałek tekstu i zapiszmy go do pliku. Witamy w programie Microsoft Word. Aby zapisać plik, wchodzimy w kartę plik, klikamy zapisz jako, wybieramy lokalizację ten komputer i wchodzimy. Ja sobie wybiorę pulpit i katalog Word. Nadajemy nazwę Word 01 i klikamy zapisz. Zamykam plik. Teraz sprawdzimy, czy wszystko zapisało się poprawnie. Jak widać, wszystko jest ok. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.